Witam. Chciałbym przedstawić unboxing, czyli rozpakowanie zakupionej pilarki Husqvarna 365. Pilarka akurat była w sprzedaży na rynku na Białorusi, ale można kupić też tego typu pilarki, tak samo jak i modele widziałem właśnie na Oliksie czy na Allegro z rynku z Ukrainy, więc zobaczymy, co jest w środku, no bo jeszcze jej nie rozpakowałem, tak jak sprzedający, on nie wiem, czy on sprawdzał zawartość opakowania właśnie, gdzie ma się znajdować pilarka z prowadnicą, z łańcuchem i z osprzętem do niej, w narzędzia uzbrojone, więc pokażę, co jest w środku. No to tak, oczywiście jakaś była folia pakowana do zabezpieczenia, tak żeby to nie latało. No teraz tak, po kolei wyciągamy, mamy zestaw Winter Kita, to jest taki zestaw, którego się używa, gdy pilarka jest używana właśnie w warunkach, z tego co pamiętam, poniżej 5, no właśnie, tu jest nawet to opisane, że poniżej 5 stopni. Po prostu o to chodzi, że jeśli pilarka jest użytkowana podczas niskich takich temperatur, gdzie ją położymy, załóżmy, w śniegu lub podczas okrzesywania już powalonych dzień wcześniej drzew, gdzie warstwa śniegu przykryje i wentylator na kole magnesowym będzie zaciągać poprzez kratkę na rozruszniku właśnie ten śnieg. On będzie się gromadzić na filtrze powietrza. A wiadomo, przez taką niską temperaturę, tym bardziej, że jeszcze zasys powietrza, on tam przyspiesza te oblodzenie, te zamarzanie. I po prostu dochodzi do takiego zjawiska, że właśnie pilarka traci na mocy, bo zostaje właśnie zmarznięty w filtr powietrza, dlatego są te dokładki dokładane. Modele tak samo, na przykład tak jak 550, bo ja kiedyś kupowałem 550 XP w 2013 roku. Ona już też miała standardowo to wkładane, ale na przykład tak jak model kiedyś był kupowany jeszcze przez mojego ojca, czyli 351, on nie miał czegoś takiego wkładanego. Dopiero później jakoś tak Husqvarna tak zaczęła robić, że właśnie przy sprzedaży tych pilarek oni zaczęli te zestawy dawać do użytkowania w zimie. Teraz tak, co tu mamy? Łańcuch Husqvarnowski X-CAT C85. Zaraz sobie weźmiemy go, rozpakujemy. Mogę się, z tego co się orientuję, bo trochę już nie siedzę w tematach pilarek, to jest zbliżony łańcuch, tak jak Rapid Super od Stila. Więc zobaczymy, co tam będzie w środku. Klucz do świec. Dodatkowo jeszcze klucz. Tutaj mamy, tylko akurat w tym przypadku jest Torx. Nie wiem, czemu nie widać. Ale nie widać też, było rozpakowywane. Nie widać Imbusa, czyli Hexa. Dobra. Osłona prowadnicy. Akurat tutaj z możliwością właśnie przechowywania prowadnic 20-22 cale, po tym
tutaj skróceniu może sobie nakładać na prowadnicę i byłaby zamontowana 18 cali. Więc zaraz sobie ją wyciągniemy, tą prowadnicę, bo one są w środku w futerale. No i mamy pilarkę. Wezmę sobie tutaj, odstawię kartonik. Tym bardziej, że trochę mi ciężko jest tak nagrywać, bo jestem samemu. I to tak na jakości troszeczkę będzie gorsze. A więc naklejka ostrzegawcza, tutaj z komunikatami. Mamy ładnie opisane Skwarna Sweden. Pan nawet coś nie dokręcił korka. No i tak, tegoroczna pilarka, także fajnie. I teraz tak, co już, o właśnie, na co chciałem zwrócić uwagę, dlaczego się zdecydowałem na ten zakup akurat 365, a nie jakieś, nie wiem, poszukiwania na przykład używanego modelu 372XP. Generalnie pilarek używam do zastosowań właśnie wyłącznie dla siebie lub po prostu na dorabianiu, więc bardziej dla mnie się liczy nie tyle co oczywiście wydajność też jest ważna, ale po prostu zwracam uwagę na to, żeby sprzęt był jak najdłużej trwały. Oczywiście przez wprowadzenie nowych modeli pilarek Husqvarna wielu użytkowników no, musi kupować ten sprzęt nowszej generacji, gdzie ja wolę sprzęt starszy, bo po prostu jest to symbol, gdzie Husqvarna robiła to naprawdę bardzo dobrze. I teraz tak, to jest wersja Special SP i ona porównaniu właśnie do późniejszej wersji 365 i 372, ona jeszcze ma tutaj zawór dekompresyjny z boku cylindra, bo X-torki one już mają na górze, one już mają te kanały przepukujące, w sumie transportujące właśnie z boku cylindra, które one tam transportują bezpośrednio z gardzieli gaźnika samo powietrze. Osobne jest właśnie dla gardzieli, gdzie transportowana jest mieszanka paliwowo-olejowo-powietrzna. Tak jak to właśnie mamy w modelach 550, 560, 562 i w większości teraz produkowanych pilarek Husqvarny. Dobra. No to co? Może zacznę najpierw od montażu układu tętnicznego. Wezmę, postawię kamerę na statywie. Posłużę się zapakowanym kluczem. Ciekawostką jest taką, że Husqvarna zaczęła robić osłony odlewając logo, gdzie w większości modeli, zwłaszcza no, tych starszych, stosowała właśnie przyklejane emblematy. A tutaj fajnie, bo już jest odlew i to jakoś to tak nie razi później w oczy. Gdzieś są typu podrywane te naklejki albo gdzieś pozadzierane, no, ale to po prostu kwestia pedantyczności. Tulejka na szpilce, właśnie w celu właśnie przygotowania pilarki do transportu. Ładnie wszystko, może to tak określić, tutaj zatłuszczone, że tak to określę, do takiego leżakowania. No i dlatego już się rzuca, dlaczego Husqvarna tylko dała klucz serwisowy typu Torx, bo widać, że większość śrub już jest przykręcanych właśnie nie na heksa 4 mm, tylko właśnie na Torxa. Zaraz zobaczę, czy na przykład sztilowski klucz serwisowy Torx T27 on pasuje. Akurat nie jakiś T30 czy T25,
tylko właśnie T27. A więc pływające kółko. No to montujemy zestaw chnący. W tym przypadku akurat na rynku na Białoruś są dawane zestawy 15 cali. Szczerze mówiąc, trochę to jak na taką pilarkę to malutkie, bo to może było śmiało dawać do modeli 359, 357 właśnie, które one były wyposażane, układy tnące właśnie 15 cali na podziałce 3/8 cala. Tutaj szkoda, że nie tak jak kiedyś były one, znaczy w sumie chyba dalej są sprzedawane 365, tylko właśnie w X-Torku. I mamy montowane układy tnące, z tego co się orientuje, właśnie 18 cali. Tak. Mamy tutaj prowadnicę Husqvarna X-Force. One akurat już nie posiadałem otworu do smarowania. Ja szczerze mówiąc, ja właśnie stosując prowadnicę w innych pilarkach, gdzie posiadają ten otwór, jego smaruję. Mam to wotnicę ze smarem do łoży stocznych, ale używam też nieraz po prostu, jak mi się kończył, a miałem gdzieś ten smaru do jakiegoś innego zastosowania, gdzie tam do smarowania słożeń i tak dalej w koparce, to właśnie też używam tego smaru i wiem, mam pewność, że smarując w dodatkowych miejscach poprawiam żywotność tego typu rzeczy. Prowadnica akurat w tym przypadku zgrzewana, widać tutaj po punktach, gdzie są trzy kawałki blachy składane i to wszystko zgrzewane indukcyjnie, czy jak to tam producent to, że tak to określa, chwali. Nałożę prowadnicę. Mamy tutaj opakowanie z tym łańcuchem X-Cata od Husqvarny. I teraz tak, to jest ciekawe, bo końcówka prowadnicy nie jest smarowana, tak jak na przykład Stilto ma w swoich rolomatikach i innych łańcuchach właśnie od siebie sprzedawanych, bo właśnie, przepraszam, prowadnic, bo prowadnicy właśnie w Stilu nie są, nie mają też tego punktu do smarowania, ale łańcuchy posiadają na każdym ogniwie prowadzącym takie otwory, gdzie one mają transportować to olej do smarowania tej końcówki. I teraz tak, łańcuch X-Cat, ja może pokażę różnicę na łańcuchu właśnie tym X-Cat w porównaniu do Rapid Super od Stila, bo mam takie i stosuję je w pilarce Husqvarna. Normalnie nawet i cały czas przechowuję w opakowaniach. No nie nazywam po prostu, jak jest jakaś misja, że trzeba gdzieś wyciąć drzewo przy silnym zabrudzeniu, gdzieś właśnie po odkopaniu korzenia. Trochę już słabo będzie widać, bo on jest zużyty, ten łańcuch, już niewiele co zostało. Tutaj nie, makro mi nie chce coś łapać. Ale teraz tak, jak widać, otwory są do transportowania tego oleju. I teraz tak, Husqvarna. Mam tu jeszcze inny łańcuch. Jaki Oregon. Akurat on ten, trochę zabrudzony z tym łańcuchem, bo leżał w kurzu.
Husqvarna wcześniej używała łańcuchów, gdzie one posiadają takie wypustki na ogniwach łączących. To jest ten rodzaj łańcucha tego tak zwanego antyodbiciowego. Ale właśnie w odróżnieniu do łańcuchów, gdzie tego nie mają, ogniwa łączącego właśnie, gdzie on nie ma tej ochrony takiej właśnie antyodbiciowej, to właśnie ten antyodbiciowy ma gorszą wydajność. Ja tak po prostu zauważyłem z własnych obserwacji, żeby ten łańcuch po prostu pilarka z tym systemem, ten łańcuch, on gorszą ma wydajność cięcia. Oczywiście akurat w tym przypadku tutaj, tak jak ja pokazuję na przykładzie tego łańcucha, to jest akurat łańcuch typu półdłuto, ale to na temat już samych łańcuchów. Można dużo znaleźć w internecie, ale też jakby ktoś chciał, to mogę coś wyrazić na od siebie, co ja myślę na temat stosowania łańcuchów półdłuto, a pełne dłuto. No ale to mówię, na osobny materiał. Ten jest akurat tak zwany kanciak. Mówię, nie wiem, czy ma coś mi tutaj makro nie chce łapać w kamerze. O, teraz coś widać. Widać, ładnie się świeci. Jak to właśnie Husqvarna robi. Mamy tu pięknie błyszczące ogniwo łączące. Co fajnie, bajerancko to wygląda. Ale dobra. Zakładamy na kółko. Mamy, trzeba będzie na pewno poluzować. A jak? Pyk. Mamy, skoczyło. Przełapię tylko nakrętkami, żeby odsłona nie odskoczyła. Napinamy. Dociągniemy. Prawidłowo powinien to robić w rękawiczkach. Dobra, będzie. Weźmiemy teraz ją. Dokręcimy. Trochę śmiesznie to wygląda, że taka pilarka z taką króciutką prowadnicą. No ale dokupię sobie drugi zestaw tnący, prawdopodobnie na 20 cali, żeby można było właśnie tą pilarkę używać do grubszego materiału do zastosowania akurat w normalnej grubości opału, czy gdzieś właśnie podczas pozyskania używam 550. Także dobra, co chciałem teraz pokazać. W tych akurat pilarkach jest coś takiego, że górna osłona cylindra
jest osobno demontowana, właśnie jeśli chodzi, tutaj mówimy o osłonie samego filtra, a cały korpus tutaj, który osłania nam cylinder, trzeba odkręcić tutaj trzy śrubki. I teraz tak, w tym przypadku Husqvarna tutaj założyła filtr powietrza koloru czarnego, jak widać. Jest to, z tego co pamiętam, jest to filtr powietrza o przepustowości 80 mikronów. Husqvarna oprócz tego ma jeszcze filtr powietrza dostępny o kolorze żółtym, gdzie ma, z tego co pamiętam, tam chyba przepustowość na poziomie chyba 44 mikronów, czy 40, coś takiego. I mają jeszcze jeden filtr filcowy, on jest koloru białego. I on, moim zdaniem, jest najlepszy, dlatego że on przepuszcza jak mniej zanieczyszczeń. Bo właśnie tak jak ja kupiłem sobie tamtą filarkę 550 XP, jeszcze to są te z tych pierwszych, nie wiem, już drugiej generacji Mark II, to one właśnie od razu po zakupie musiałem wywalić ten filtr, bo mi się to nie podobało, że popatrzyło się do gardzieli, to tam był ten nazbierany ten pył. Dlatego akurat w międzyczasie, zanim właśnie pilarka szła w drodze, wziąłem sobie, zamówiłem dwa filtry filcowe, tylko akurat one mi jeszcze nie przyszły. I z tamtymi się po prostu postępuje na tej zasadzie, że je się pierze ręcznie, się suszy, przedmuchuje i po prostu jeśli ten filtr już naprawdę, on jest mocno zapchany, on jest zaklejony, bo jego naprawdę akurat się gorzej czyści, to po prostu jeśli pilarka nawet po takim, ten filtr po takim praniu, po montażu do pilarki, ona ma problem z wstawaniem na obroty, po prostu widać, że ona chodzi na takim wzbogaconym paliwie, właśnie ten filtr, przepływ tego powietrza jest ograniczony, no to ten filtr akurat filcowy jest do wymiany. W tych filtrach czarnych i żółtych jest coś takiego znowu, że on zaburdza się w środku, bo on przedostają się do niego, przez niego kurz, przez tą siatkę i ten filtr on i tak dalej przepuszcza nam do układu sącego zanieczyszczenia. Także tak, co tu jeszcze chcemy powiedzieć na temat tej pilarki, jeśli chodzi o dane techniczne. Ale dziwne, że akurat ja nie mam tutaj żadnej książki właśnie instrukcji obsługi. Bo bym tam coś powiedział. Z tego co pamiętam, albo w sumie sobie ściągawkę wezmę, uruchomię. Ściągawkę uruchomię. Bo teraz tak, pilarka dokładnie ma pojemność 65 cm. Już zaraz powiem. Tak, 65,1, moc 4,6 konia. I teraz jest tak, ja znowu patrzyłem, gdzieś znalazłem instrukcję obsługi właśnie na stronie Husqvarny i są nowe normy pomiaru mocy dla tych pilarek i właśnie producent wcześniej podawał 4,6 konia i chyba 4,6 konia nadal jest podawane do wersji właśnie X-Torque, ale do wersji SP zmieniono parametry i tam chyba już jest podane, no, 4,5 konia. Zbiornik paliwa 770 ml, pojemność zbiornika oleju 400 ml. Waga, z tego co pamiętam, to tu było chyba 6,5 kg. Ale jakoś muszę po prostu wziąć to, wygooglować dokładnie co i jak. Teraz właśnie co chciałem jeszcze powiedzieć na temat tej pilarki. Zdecydowałem się na zakup
Właśnie wyłącznie dlatego, że to są stare takie klasy pilarki. I mam nadzieję, że będzie mi długo służyła. No i co? Mam nadzieję, że będą materiały, gdzie będę pokazywać jej pracę. Będę pokazywać też inne pilarki, jak w razie czego ich naprawiać. Także od razu mówię, proszę o wyrozumiałość podczas nagrywania, gdyż to jest moje pierwsze wideo i jeszcze nie pokazywałem.